Wrócę do czasów krakowskich. Ksiądz arcybiskup przyznał się, że stamtąd pochodzi. Ale nie tylko tam. Księdza życie w pewien sposób związane było ze świętym Janem Pawłem II, patronem naszej szkoły. W takim czy innym wymiarze my żeśmy go spotkali. Natomiast jeśli chodzi o uczniów liceum, nie sądzę, by mieli szansę go pamiętać w ogóle. Jest to postać jako patron szkoły, jest to ktoś jak Tadeusz Kościuszko na pomniku. Często znany jest z bardzo popularnych memów, niejednokrotnie trudnych. Ja ze swojej strony chciałbym zapytać o księdza spotkanie z Janem Pawłem II, które jakoś wyjątkowo, którym wyjątkowo mógłby ksiądz arcybiskup się podzielić, żeby dać świadectwo spotkania osoby, ale też prosiłbym, by ksiądz arcybiskup odniósł się do pewnych wątpliwości, które przychodzą. To znaczy, co ksiądz arcybiskup uważa na temat tych memów w ogóle popularnych wśród młodzieży, z których no, wielu czerpie jedyną wiedzę o świętym papieżu, ale także w jaki sposób odniesie do tych kontrowersji, które pojawiają się ostatnio związanych z jego osobą, pytaniami o to, czy w jego historii nie ma trudnych momentów i ciemnych plam związanych z pedofilią. Czy księdz arcybiskup mógłby to w jakiś sposób skomentować? Są tacy, którzy bardzo konkretnie kwestionują jego świętość. Najpierw zacznę od tych rzeczy osobistych. Tak, ja się kilka razy w życiu spotkałem z papieżem. Oczywiście nie tak. Są ludzie, którzy byli jego przyjaciółmi. Ja na to jestem za młody. Chociaż przekonałem się, że raz miałem taki moment, przekonałem się, że papież mnie kojarzy po imieniu. To było wielkie zdumienie. Bo pojechałem ze studentami z Wydziału Historii, pojechaliśmy ze studentami na obóz naukowy do Rzymu. No i w trakcie tego obozu byliśmy też na audiencji u papieża. Był z nami jeszcze inny ksiądz, taki inny profesor. Ponieważ ja już z Ojcem Świętym się wcześniej widziałem, to mówię, tam stań koło papieża na tej audiencji. Zwłaszcza jak będzie zdjęcie, to stój przy nim, nie? Porozmawiaj z nim, ja tam będę stał z tyłu. No a sekretarz Ojca Świętego mówi tak, a Ojcze Święty, tutaj są studenci z Krakowa z księdzem profesorem Rysiem. Papież tak patrzy na tego, który koło niego stoi, kompletnie mu się to nie schodziło. I jak się rozgląda, ja tam stałem w drugim rzędzie, a Ojciec Święty mówi, a tam jest Ryś. No muszę powiedzieć, że wtedy się przestraszyłem po raz pierwszy, że on mnie jednak kojarzy. Wiem, że czytał jedną z moich książek o Husie. Wtedy też dostałem. Natomiast mam dwa takie spotkania osobiste, bardzo głębokie. Jedno to był rok 1997, była pielgrzymka papieża do Polski, taka bardzo długa, na tyle długa, że w trakcie tej pielgrzymki papież miał przerwę, dwudniową przerwę w Zakopanem. W Zakopanem jest taki dom należący do Konferencji Episkopatu Polski, nazywa się Księżówka. No i Ojciec Święty w tym domu odpoczywał, a ja wtedy byłem odpowiedzialny za tak zwany orszak papieski, czyli za tych wszystkich najbliższych ludzi, którzy towarzyszą papieżowi, więc mieszkałem też w tym domu razem z Ojcem Świętym. No i pamiętam, jak papież przyjechał do Księżówki. Było późno wieczór, on przylatywał helikopterem z Częstochowy. No i te kilkanaście osób, które wtedy miało mieszkać w Księżówce razem z nim, staliśmy przed domem, czekając, żeby się przywitać. Była przygotowana kolacja. Mieliśmy takie marzenia, że
najpierw zjemy z papieżem kolację, potem będziemy z nim rozmawiać, mniej więcej tak, potem może trochę pośpiewamy razem, albo co, wszystko jedno. Więc oczekiwania były duże. Tymczasem dwóch sekretarzy wysiadło z papieżem z auta, wzięli go pod pachy i tak naprawdę go wlekli, bo on był niewyobrażalnie zmęczony. Znaczy ja w życiu nie widziałem tak zmęczonego człowieka. I właściwie tak podawał nam rękę, ale mieliśmy wrażenie, że tam w ogóle nie ma życia. I że on nikogo nie widzi, nie rozpoznaje, jest kompletnie nieprzytomny. Ja nigdy w życiu nie widziałem tak strasznie zmęczonego człowieka. I wyobraźcie sobie, oczywiście wzięli go, jak przeprowadzili go przed tym naszym szeregiem, wciągnęli go do windy, wyjechali na pierwsze piętro, gdzie był przygotowany dla niego taki mały apartament. No i się skończyło, tyleśmy go widzieli. Żadnej kolacji wspólnej, żadnych rozmów i nie wiadomo czego. Wszyscy skonsternowani tak dramatycznie. Tym bardziej, że następnego dnia rano, chyba na godzinę 8:00, mieliśmy umówioną z Ojcem Świętym wspólną mszę świętą w kaplicy. No i tu trzeba wiedzieć, kaplica w tym domu wtedy, to jeszcze była stara kaplica, miała taką podłogę, że jak się nią szło, to człowiek miał wrażenie, że Hitler idzie przez Polskę. Nie? Znaczy, stara, drewniana podłoga, nie dało się po tym iść po cichu. Nie dało się. I w związku z tym wszyscy postanowili przyjść do kaplicy przed papieżem, bo nie chcieliśmy mu zniszczyć ciszy, jakby był na modlitwie, nie? No bo po prostu się nie dało. No więc ponastawialiśmy te budziki chyba właśnie jak gdzieś tak na 17:30 i wszyscy przyszliśmy po nim. Wszyscy przyszliśmy po nim. Ja nigdy się nie czułem już potem tak idiotycznie i tak głupio. Jesteś młody, zdrowy, silny. Ten jest mocno starszy pan. Dużej, już było widać też taką trochę niepełnosprawność. I po takiej robocie, po takim wykończeniu, jaki widzieliśmy wieczór wcześniej, on przyszedł przed nami, przed wszystkimi. Ja byłem w ciężkim szoku i pomyślałem, że to jest jednak klucz do jego osoby. To jest klucz. Druga, to będzie krócej opowiedziane, to była taka Eucharystia. Pojechałem z moimi przyjaciółmi z Anglii do Rzymu. Bardzo mnie prosili, że chcieli mieć spotkanie z papieżem, bo był taki moment, papież napisał encyklikę o jedności chrześcijan, Ut Unum Sint, i w tej encyklice zaproponował kościołom niekatolickim, teologom niekatolickim, żeby zaprezentowali takie rozumienie prymatu papieża w kościele, które byłby dla nich do zaakceptowania. Jeden z tych moich przyjaciół to jest bardzo dobry historyk, który znalazł w British Library taki XVI-wieczny rękopis napisany przez Anglikanina, który ostatecznie został katolikiem i jezuitą i potem został pozbawiony życia za czasów Elżbiety Wielkiej. Nazywał się Edmund Campion. Ale jeszcze jako Anglikanin napisał traktat o świętym Piotrze. I właściwie nawet jak studiował to miejsce Piotra w kościele, to te studia go przybliżały do katolicyzmu. I wszyscy wiedzieli, historycy na świecie, że ten traktat istnieje, ale nikt go na oczy nie widział. I ten mój przyjaciel na niego trafił gdzieś tam, szukając innych rzeczy w British Library. Rozczytał ten tekst, oczywiście łaciński, trudny do rozczytania, pisany skrótami. Rozczytał i mówi tak, chciałbym to dać papieżowi. Zrób, żebym ja mógł to dać papieżowi. Udało się i byliśmy na Eucharystii. I to był właśnie taki jeden z tych dni, i co mówiono w Rzymie, że papież ma ciężki dzień, to znaczy nie było wiadomo w ogóle, czy przyjedzie na tę Eucharystię.
dobre pół godziny po czasie dopiero się pojawił. Przywieźli go na wózku, który ładnie wyglądał, więc był przerobiony na taki rodzaj krzesła ozdobnego, ale to był wózek inwalidzki. No i wiecie, jak odprawiał tę mszę, to myśmy mieli wszyscy takie poczucie, że on nie jest tym, który składa ofiarę, tylko sam nią jest. Każdy jego ruch go tak bolał i podniesienie hostii, czy podniesienie kielicha do góry w czasie przeistoczenia, to był zupełnie niewyobrażalny wysiłek. Jeden z tych moich przyjaciół miał taki mocno zaawansowany artretyzm. Jak wychodziliśmy z tej Eucharystii, to on mówi do mnie tak: jakbym się jeszcze kiedykolwiek użalał na ból kolan, to mi przypomnij tę mszę. Znaczy, wszyscy byli pod takim zupełnie niesamowitym wrażeniem tego, w jaki sposób papież tę Eucharystię odprawił. To były dla mnie absolutnie najważniejsze spotkania, nawet jeśli w czasie innych gdzieś może mogliśmy ze sobą porozmawiać i tak dalej, ale chyba najważniejsze dla mnie przeżycie, gdy chodzi o Jana Pawła, to była właśnie szansa odprawiania z nim Eucharystii. Natomiast co do tych memów i co do oskarżeń, jakie są teraz wystosowywane w kierunku osoby papieża, to chcę powiedzieć dwie rzeczy. Że jak chodzi o te memy, to jest tylko chyba jeden sposób, żeby się z nimi zmierzyć. I jak macie na to ochotę, to ja jestem gotów. To siądźmy raz na 2 tygodnie i czytajmy teksty papieża. Nie to, co o nim tam jeden, drugi gada, tylko zmierzmy się z nim. I zróbmy to na przykład przez rok. I jak po roku będziecie dalej mówić o papieżu na poziomie dowcipów rysunkowych, to okej. Okay. Ale jak po tym roku wam przejdzie i stwierdzicie, że to był ktoś, kogo warto słuchać, to ja będę szczęśliwy. Jak macie ochotę na takie zmierzenie się z nim, to ja bardzo proszę. Muszę powiedzieć, że starałem się na bieżąco czytać wszystko, co papież pisał. Tego były straszne ilości. Miałem poczucie, że on pisze szybciej niż my czytamy. Ale nie chodzi o to, ile napisał, tylko jaki to ma ciężar. I jak to jest ważne, do czego on uczył. My nie możemy mówić w taki sam sposób, wy i ja, o papieżu, choćby dlatego, że opowiadałem wam o moim liceum, tak? Więc jak byłem w trzeciej klasie, drugiej, na koniec, były strajki w Gdańsku. Jak ludzie poszli na ten strajk w stoczni, to wiecie, co zrobili najpierw? Na ogrodzeniu stoczni powiesili portret papieża. To znaczy, oni mieli przekonanie, że gdyby nie to, że on był rok wcześniej w Polsce, w 79 roku w czerwcu, to cała ta rewolucja Solidarności byłaby kompletnie niemożliwa. I że jeśli jest ktoś, kto odpowiada, to jest on. Więc my żyjemy w takiej Polsce, w której dzisiaj wolno powiedzieć wszystko o każdym. I chwała Bogu, bo to jest normalny stan życia dla człowieka, to jest stan wolności.
Wam do domu nikt nie przyjdzie, jakbyście wydrukowali książkę pod ziemią, to jest pewne, że żadna bezpieka wam do chałupy nie przyjdzie, tak jak do mnie. Ale ja mogę mówić o tamtych czasach z sentymentem, ale nigdy nie powiem, że to były normalne czasy. To jest nienormalne, jak nie możesz mówić tego, co myślisz. Jak nie możesz wyznawać wiary, do której jesteś przekonany. To jest nienormalne. Normalnością dla człowieka jest wolność. I wszystko, co mam, jestem w stanie postawić w tym zakładzie, że gdyby nie Jan Paweł II, to byście dalej żyli w takim kraju, w jakim ja musiałem żyć. Bo to jest strasznie trudne do przegryzienia dla niektórych osób. Jest coś przedziwnego z racji na to, że jestem tym arcybiskupem i też w niektórych rzeczach posługuję nie tylko w Polsce, ale i za granicą, w różnych miejscach bywam. Jest nienormalne. Słuchajcie, nikt na świecie nie rozumie tego, co Polacy robią dzisiaj z Janem Pawłem II. Nikt na świecie nie rozumie. Patrzą na nas jak na kompletnych wariatów. I myślę, że nasze polskie memy o Janie Pawle II to jest pikuś w stosunku do tego, jakie memy mogą pisać ludzie na całym świecie o nas w relacji do papieża. W tej chwili grupa z Polski była, z naszej diecezji była w Guadalupe na pielgrzymce i nie ma kościoła w Meksyku, nie ma kościoła w Meksyku, do którego byście weszli, w którym nie ma trzech obrazów. Jest Matka Boża z Guadalupe, ona jest patronką Meksyku. Jest obraz Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie. Jest portret Jana Pawła II. I to jest Meksyk. Tam nikt nie mówi o tym, żeby te portrety Jana Pawła zdejmować ze ściany i wyrzucać w diabły. Co do zarzutów. Zacznę może najpierw od tego, ja pracowałem w Komisji Historycznej Procesu Beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Było nas trzech historyków, którzy pracowali w tym procesie. Ponieważ ten proces był dość szybko po śmierci, to trzeba było najpierw zrobić nie tylko przeanalizować dokumenty, ale najpierw trzeba było je wyszukać, znaleźć, uporządkować. I kiedy robiliśmy taki, dzisiaj się mówi research, w archiwum na Wawelu, to trafiłem na taki dokument przedziwny. List człowieka, który był wysokim członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Może coś na ten temat wiecie, co to było za towarzystwo. I on był przewodniczącym Wydziału do Spraw Wyznań w województwie krakowskim. Czyli tak naprawdę był kimś, kto odpowiadał za walkę z Kościołem w tamtych czasach. I on napisał list do biskupa Karola Wojtyły, który wtedy jeszcze nie był nawet arcybiskupem krakowskim. To był czas po śmierci poprzedniego arcybiskupa i biskup Wojtyła był wybrany na takiego rządcę diecezji, wybrany przez kapitułę katedralną. Więc był wikariuszem kapitulnym, tak to się ładnie nazywa. I ten mu napisał list o tym, jak się księża stosują lub nie stosują do prawa lokalowego. To w ogóle brzmi egzotycznie, nie? O to chodzi, żebyście wiedzieli, że to była zupełnie inna Polska. I ten list mniej więcej jest taki. Są księża w diecezji krakowskiej, którzy się nie stosują do prawa lokalowego. Na przykład. I jest pięciu wymienionych księży, których moglibyśmy uznać za wzorowych opozycjonistów. To znaczy mieszkają nie meldując się, mają w ogóle za duże mieszkania, powinno się im tam kogoś domeldować. Na pewno najlepiej to kogoś, jakiegoś uczciwego tajniaka, który by ich śledził i donosił na nich, więc się nie stosują do prawa lokalowego. A przecież można inaczej i jest następna piątka.
księży, którzy się wzorowo stosują do prawa lokalowego. Proszą władze o meldunek. Jak mają za duże, to mówią, że oni w ogóle nie chcą tego mieszkania, by chcieli mniejsze. Ale, pisze ten człowiek, ta ich postawa to nic w zestawieniu z postawą biskupa Wojtyły, który z własnej woli i inicjatywy oddał piętro seminarium duchownego na potrzeby Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Wiecie, jak było? Ten Wydział do Spraw Wyznań chciał odebrać seminarium cały budynek. I nie tylko krakowskiemu seminarium odebrać cały budynek, ale też odebrać budynek dwóm seminariom, które jeszcze wtedy były w Krakowie, częstochowskie i śląskie. Czyli za pociągnięciem ręki wyrzucić kleryków z ich domów, w którym mieszkają, studiują, przygotowują się do kapłaństwa. Wojtyła zrobił wtedy rzecz zupełnie niesłychaną. Jako biskup poszedł do siedziby Komitetu Wojewódzkiego Partii. Tego nie zrobił żaden biskup w Europie Środkowej i Wschodniej, żeby biskup poszedł rozmawiać z szefem partii komunistycznej. Wojtyła poszedł, zdumienie było totalne i po tej jego wizycie władze się zgodziły, że zabiorą jedno piętro budynku seminarium. I oczywiście te władze nie byłyby sobą, jakby tam nie zakwaterowały wyłącznie studentek, żeby jakich studentów, wyłącznie studentki, więc drugie piętro seminarium, wyobraźcie sobie, jakie fajne, nie? Przy głównej ulicy w Krakowie, pierwsze piętro są klerycy, w oknach wiszą sutanny po praniu, a drugie to są studentki, staniki, majteczki, haleczki, nie? Ludzie przechodzili i mieli ubaw po pachy, z kim klerycy mieszkają w jednym domu. Ale historia była taka, że władze chciały zabrać całe seminarium i nie jedno, tylko trzy. I tak naprawdę zlikwidować możliwość ludziom drogi do kapłaństwa. A przez to, że Wojtyła do nich poszedł, to łaskawie wzięli tylko jedno piętro. A ten pisze list, że oto Wojtyła jest w ogóle najcudowniejszym facetem na świecie, bo z własnej inicjatywy oddał na potrzeby Akademii Pedagogicznej jedno piętro seminarium duchownego. Słuchajcie, ja czytałem ten tekst, wiedząc, jak było, i myślałem, przepraszam bardzo panią dyrektor, na jasną cholerę ten gość napisał ten list. Przecież on też wiedział, jak było. I Wojtyła wiedział, jak było. To po co on to pisał? Po co pisał list, który był totalnym kłamstwem? Po co? Znacie odpowiedź? Po to, żeby któryś z was znalazł ten list, jak zostanie historykiem i pójdzie do archiwum. Bo jak znajdziecie ten list, to napiszecie artykuł, że nie było takiego biskupa komunisty jak Wojtyła. Bo jaki normalny biskup idzie do władzy komunistycznej i oddaje budynek seminarium? To był list napisany z nadzieją wykreowania innej pamięci. Innej pamięci. Mieliśmy w seminarium teraz taki pokaz filmu pod tytułem Klecha. To jest w ogóle dość ciekawe, że jest film, który powstał dobre półtora roku temu i nie jest w stanie się przebić do kin. Wyobrażacie sobie? Podobno się skończył komunizm w Polsce i podobno żyjecie w wolnej Polsce. Jest film, który nie może być pokazany w kinach. Półtora roku czeka. Jest o księdzu, który się nazywał Kotlarz. Był księdzem radomskim. Został zamordowany przez bezpiekę. Został zamordowany przez bezpiekę. Bo był człowiekiem na przykład, który jak były wydarzenia w Radomiu, no to poparł robotników, którzy strajkowali w Radomiu.
kolejny taki, że to w ogóle ksiądz Kotlarz to jest jeden z pierwszych księży zabitych przez tak zwany czwarty wydział Służby Bezpieczeństwa. Wydział, który się specjalizował w atakowaniu kościoła, w niszczeniu kościoła. To są ludzie, którzy zabili księdza Popiełuszkę. A Kotlarz był pierwszy. Myślicie, że wystarczyło im zabić Kotlarza? Jeszcze jak żył. Napuszczali na przykład kobiety, które wchodziły do kościoła i mówiły, jak on odprawiał mszę, że on jest ojcem ich dziecka. I wchodziły z upozorowaną ciążą, a jak wychodziły po tym, jak wykrzykiwały w kościele, wyrzucały poduszkę w diabły i szły dalej. Więc albo rozsiewano wiadomość, że jest, że ma dziewczyny, tu ma dzieci, chleje alkohol. I wiecie, jaki jest efekt? Że jak 10 lat temu biskup Radomski zapytał księży diecezji, czy otwierać proces beatyfikacyjny księdza Kotlarza, męczennika, to księża powiedzieli, nie, bo to był dziwkarz i pijak. Zadziałało? Zadziałało. Zadziałało. Jest teraz na gorąco, nie wierzę, że tego nie wiecie, bo to na wszystkich portalach wisi, jest oskarżenie arcybiskupa Sapiehy o to, że molestował kleryków i że był homoseksualistą. I ja nie chcę teraz wam mówić, czy był, czy nie był, tylko chcę wam powiedzieć, skąd to oskarżenie. Albo w IPN-ie znaleziono zeznanie złożone przez księdza, który był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, który przez księdza kardynała Sapiehę był suspendowany, czyli zwolniony z prawa do odprawiania sakramentu, do sprawowania sakramentu. Był na swojego biskupa absolutnie wściekły i w totalnej do niego opozycji. I on złożył zeznanie, że Sapieha robił to i to i to. Nikt nie stawia sobie pytania, jaka jest wiarygodność tego świadectwa. Jaka jest wiarygodność tego świadectwa? Ksiądz Karol powiedział tam niechcący przed chwilą, że ja jestem historykiem z wykształcenia. Tak, jestem. Jestem na tyle już stary niestety, że jak się zaczęła sprawa tak zwanej lustracji w Polsce, czyli otwarcia wszystkich akt Instytutu Pamięci Narodowej, czy dokumentów wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa, było pytanie wtedy skierowane do Kościoła, czy jest w Kościele jakiś uczony, który chciałby te akta przebadać. I pierwszym człowiekiem, którego o to zapytano, czy chciałby prowadzić badania na tych wszystkich dokumentach po Służbie Bezpieczeństwa, był mój profesor, już nieżyjący ksiądz profesor Jan Kracik. To jest człowiek, od którego ja się wszystkiego nauczyłem, gdy chodzi o naukę. I to był człowiek, który za wszystko, co pisał o historii Kościoła, był krytykowany. Dlatego, że pisał bardzo ostro o wszystkich trudnych sprawach w dziejach Kościoła. Więc przyszli do niego, bo wiedzieli, że jest człowiekiem, który naprawdę, jeśli był historyk w Polsce Kościoła wtedy, który pisał prawdę bezkompromisowo, to był mój mistrz. I powiedzieli mu, ksiądz profesor, dzisiaj dostaje wstęp do Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkie akta po SB są do dyspozycji księdza. I mój profesor powiedział, nie jestem zainteresowany. Nie będę tego czytał. Nie będę tego czytał. Ja byłem drugi. Jak mój profesor powiedział, że nie będzie tego czytał, to przyszli do mnie. Ja byłem jego pierwszym uczniem. Jakby w jego historii naukowej byłem jego pierwszym uczniem, jego pierwszym doktorem. Przyszli do mnie. Powiedziałem to, co mój profesor. Nie będę tego czytał. Dlaczego? Dlatego, że historyk
naprawdę musi dokonywać czegoś, co się nazywa krytyką tekstu, krytyką źródła. Jak masz świadectwo takiego jednego, na przykład TW, tak, tajnego współpracownika, to musisz to zweryfikować z innymi źródłami. Bo jak nie zweryfikujesz z innymi, no to tak jakbyś słuchał jednego świadectwa i to jeszcze mocno, mocno wątpliwego. Ale ta weryfikacja czasami nie jest możliwa w ogóle. Na przykład ten list, o którym wam opowiadałem, o tym, że Wojtyła był najlepszym współpracownikiem komunistów, bo im oddał seminarium z własnej woli i inicjatywy, jest nie do zweryfikowania. Bo nikt nie zapisał rozmów Wojtyły w Komitecie Wojewódzkim. Nie ma na to tekstu pisanego, którym możesz zderzyć tamtą narrację. Nie ma. Jest jeszcze tylko pamięć w ludziach. Nie. Więc to jest bardzo trudne do zrobienia, ale dzieje się dzisiaj coś takiego. 30 lat temu w dyskursie publicznym wszyscy mówili tak. Najgorsza rzecz, jaka nas może spotkać i triumf tych, którzy Polską rządzili, poniewierając ją przez prawie 50 lat, to największa ich sukces będzie taki, że oni narzucą nam narrację myślenia o tym, co się w Polsce działo. No, wybaczcie, znaczy ja nie potrafię. Ja w ten sposób nie potrafię. Temat chronienia pedofilii do niedawna najważniejszym tematem przeciwko Janowi Pawłowi II, już nie Wojtyle, tylko Janowi Pawłowi II, była sprawa, tak zwana sprawa kardynała McCarricka w Stanach. Że zrobił go arcybiskupem, że go zrobił kardynałem. I wszyscy mówili, przecież musiał wiedzieć, że McCarrick był pedofilem i że molestował zależnych od niego ludzi, czyli kleryków, seminarzystów. Niemożliwe, żeby Wojtyła nie wiedział. I wszyscy tym McCarrickiem obracali. Co się stało? Papież Franciszek kazał opublikować wszystkie akta dotyczące McCarricka, jakie są w Archiwum Watykańskim. Tego jest ponad 500 stron. Jak zostały opublikowane? W internecie dla każdego. Pamiętam ten dzień, jak zostały opublikowane. Rzuciłem się na te akta i przeczytałem je od deski do deski. W jeden dzień. Trzeba dużej desperacji, żeby przeczytać 500 stron po angielsku i po włosku. Ale przeczytałem od deski do deski. I te akta wyraźnie pokazują, że gdy chodzi o sprawę McCarricka, papież nie ponosi żadnej winy. Jeśli ktoś ponosi, to biskupi amerykańscy tak. Biskupi amerykańscy tak. To jest dokumentacja, która właściwie z konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych nie zostawia na nich suchej nitki, jak je to przeczyta. Ale nie na papieżu. I jakoś od tej pory nikt nie mówi o sprawie McCarricka. Tylko na poziomie jeszcze jakiś jeden, drugi dziennikarz, a McCarrick, a Jan Paweł II i McCarrick. Czytałeś? Przejrzałeś te 500 stron? Nie. No to o czym rozmawiamy? Więc ja nie mam wątpliwości, że papież, jeśli się będzie przeprowadzać poważne, przyzwoite badania historyczne, tak jak tego wymaga warsztat, ja nie mam ani cienia wątpliwości, że papież się obroni. Ani cienia wątpliwości nie ma. Natomiast debata publiczna, która się toczy, jest obracaniem ciągle tych samych faktów, które są bardziej faktami medialnymi niż rzeczywistymi. Tyle na ten temat. Przepraszam, bo to chyba była dość długa odpowiedź rzeczywista.